Siemanko, z tej strony Dark Krzysi. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejny odcinek z Euro Truck Simulatora. Dzisiaj sobie jedziemy takim oto DAF-em, zaraz wytłumaczę tytuł, bo jest taki pewnie trochę zagadkowy. Zaraz jeszcze wam tylko pokażę, skąd jedziemy i dokąd. Z Livorno do Cargotras. O, chociaż wy tego nie widzicie, bo będzie to tutaj jakby tam, gdzie ja mam kamerkę, no to wam pokażę. O, tutaj sobie pojedziemy we Włoszech. Chyba dobrze mówię, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja jeszcze sobie zobaczę, tak, nagrywa mi się, a jeszcze audio nagrywa się, dobra. No to super, włączę sobie ciężarówkę, już żeby chodziła. I generalnie powiem tak, jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie po skończeniu się tego filmu pojawi się na kanale następny do obejrzenia, bo tu dzisiaj dwa filmy nagrywam, także w tamtym odcinku też powiem, wrzucę, także ten będzie o 10, a kolejny będzie o... jakoś tak, że jeżeli... nie wiem, ile ten film będzie trwał, to jakoś jak ten się skończy, to wtedy wrzucę kolejny, żeby po prostu były dwa odcinki. No bo tak, bo teraz chcę tutaj sobie pojechać w ten sposób, natomiast na kolejnym sobie pojadę inną ciężarówką, trochę w innym miejscu, i chcę też poruszyć inne tematy, bo dzisiaj chcę poruszyć tematy, czemu nie nagrywam i co się w ogóle dzieje. Natomiast w kolejnym powiem, co chcę nagrywać kiedyś, bo na razie to tak średnio mam czas. Natomiast zobaczcie sobie tutaj wnętrze, bo jest bardzo fajne, to jest to drewniane, takie jak było dawniej, takie jak ja pamiętam. Tutaj jeszcze mamy stare zegary, bo w tym, co ostatnio jechałem, to były troszeczkę nowsze. To jest szybkie zlecenie, także... no, bez szału, że tak powiem, no po prostu jakąś tam losową ciężarówkę dostałem. W każdym razie, na czym polega problem dzisiaj, pokażę wam. Jak dodaję gazu, to bardzo wolno mi rosną obroty i potem one tak, o, coraz bardziej przyspieszają. Natomiast na niskim biegu, na niskich obrotach mam całkiem spory problem i zaraz wam pokażę, jak będę ruszał. Ja teraz cisnę gaz do dechy. W ogóle nie mogę ruszyć. Przyznam wam szczerze, dobra, jak już ruszyłem, to pojedziemy i zacznę gadać. Powiem wam tak, jaki jest problem. Zauważyłem, że, bo powiedziałem wam, żebyście sobie zamontowali ten silnik 428 koni i bardzo dobrze, że wam tak powiedziałem, dlatego że jeżeli byście zamontowali, kurczę, tam trochę przejadę, tylnymi kołami, bo ta naczepa ma bardzo dziwnie koła ustawione, także dlatego zahaczyłem o krawężnik. W każdym razie zresetuję sobie tracker może. O, bo dobra, niech tak będzie. Powiedziałem wam, żebyście zamontowali sobie silnik 428 koni i faktycznie on chodził naprawdę bardzo fajnie, natomiast tutaj mam silnik 483 konie mechaniczne i co ciekawe, w tej wersji 483-konnej, jak i również w tej, co ma 530 koni, niestety pojawia się takie zbugowanie, że na niskich obrotach tak jakby w ogóle nie działało sprzęgło. Ja tutaj niestety pokażę wam. Niestety sprzęgła tutaj nie mam i tak ono by mi nie zadziałało, nawet jakbym miał, bo jadę sobie na sekwencji. I nie mogę tego sprzęgła wcisnąć, żeby wkręcić silnik na wyższe obroty. No i powstaje mi właśnie taki tutaj problem i na każdych światłach czy na czymś, o, tak jak teraz, będę miał problem z ruszeniem. Także dzisiaj taki odcinek, nie wiem czy, bo w sumie nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł, czy awaria sprzęgła, czy awaria silnika, ale myślę, że sprzęgła, bo to mi wygląda tak na sprzęgło jakby, bo z jednej strony obroty bardzo wolno rosną na niskich obrotach, a z drugiej strony no to jest ewidentnie tak jakby sprzęgło źle tutaj działało. Także, no, mimo że jedziemy na sekwencji czy na automacie, no, ale wiadomo, też jest sprzęgło, prawda? Także, no, tylko że działa automatycznie, no, a tutaj nie działa, no, więc jakby, no, tak dosyć zabawnie. Jestem ciekaw, czy jeżeli bym jechał pod jakąś górkę, to czy w ogóle uda mi się wtedy ruszyć? Mam nadzieję, że tak. No, ale zobaczymy. Tak po prostu jako taki dodatek do tego odcinka to sobie zrobiłem, bo właśnie pomyślałem, że zawsze jeżdżę taką ciężarówką w idealnym stanie, no bo nawet się nie da inaczej w ETS-ie, no a tutaj taką awarię tutaj mamy, jakieś coś, co trzeba będzie naprawić, no bo inaczej no jest to trochę niebezpieczne ze względu na fakt, że bardzo powoli tutaj ruszam, no i nie powinno tak być. W każdym razie
Jeśli chodzi o, właśnie, jeśli chodzi o modyfikacje może jeszcze, no to tylko powiem, że mam tylko dźwięk i do tego jeszcze fizyksy na ciężarówkę na wersji 1.3.9, także tak troszeczkę podjąłem decyzji na temat tego, jak będę nagrywał te filmy swoje, właśnie odnośnie promoców i tak dalej, ale o tym powiem w drugim odcinku, który będzie na kanale. Natomiast tutaj chcę powiedzieć na temat tego, co teraz i kiedy będę nagrywał. Bo w sumie prawda jest taka, że ja chciałem nagrywać dużo więcej, tylko niestety trochę mi to nie wychodzi ze względu na fakt, że mam po prostu bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Nawet w święta robiłem i to całkiem sporo. Zresztą teraz codziennie, no po prostu jak nie mam zajęć na studiach, to mam czas, żeby w końcu robić projekty i dlatego je robię. No bo mamy takie na cały semestr, więc im więcej po prostu zrobię teraz, tym mniej będę miał później. Dlatego mi się opłaca to tym zajmować, ktoś chciał zjechać. Także opłaca mi się tym zajmować, no ile daję radę, to tyle robię, szczególnie, że problem polega na tym, że zajmuję się po prostu częścią, znaczy tak naprawdę na tą chwilę tworzę po prostu dwie bazy danych i o jednej z nich w sumie opowiem, dlatego że to jest całkiem ciekawe, bo ma związek z Eurotrackiem. W każdym razie tworzę dwie bazy danych, ale nie robię tego sam, w sensie aplikacji nie robię sam, dlatego moi koledzy po prostu potrzebują czegoś, co jest na przykład w bazie danych, więc ja, jeżeli oni tam już są na pewnym etapie pracy, to ja muszę im dostarczyć tam pewne funkcjonalności w tej bazie danych, żeby to działało, bo tak to będę ich opóźniał, dlatego musiałem sobie to porobić, na przykład nadrobić w święta, bo wtedy oni nic nie robili, to ja wtedy robiłem. I na przykład, a najgorsze jest to, że wyskakują właśnie takie błędy, różne i dziwne rzeczy. Na przykład wczoraj, chciałem już coś wczoraj w ogóle nagrać, natomiast nagle się okazało, że coś tam nam się nadpisuje, a nie powinno, no i trzeba było przepisać, no nie to, że połowę programu, ale zmienić po prostu strukturę danych, jakie tam stosowałem po to, żeby po prostu nie było możliwości duplikowania się pewnych zmiennych, znaczy pewnych tam rzeczy, no i to takie, no i na to poszedł cały wieczór, bo to było tak, że była 21, mówię, no fajnie, nagram sobie, no to tam jeszcze chciałem coś porobić troszeczkę, no ale mi kolega pisze, no duplikują się tutaj rzeczy i jakoś to trzeba by było naprawić, ja mówię, aha, okej, okay, no to jakby wiedziałem, że zrobiłem to tak na szybko, żeby tylko działało, a potem się okazało, że właśnie to się wysypało w takim niezbyt przyjemnym momencie. No i jako żeby dzisiaj mógł kontynuować pracę, bo chciał tam robić coś dalej dzisiaj, no to sobie posiedziałem od 21 tam do 2.30. Zrobiłem większość, po czym jeszcze musieliśmy się, znaczy wstałem dosyć późno, musieliśmy się dzwonić tam na Discordzie, żeby ustalić właśnie jeszcze jak tam, co on chce, żebym ja zrobił, co już zrobiłem i jeszcze to tak, no nie wiem, chyba do jakoś 17 jeszcze to wszystko poprawiałem dzisiaj, no i po prostu tak wyszło. I to jest jedna baza danych, natomiast druga to jest taka zupełnie, znaczy to są kompletnie różne bazy danych. Jedna to jest tam do, tak, znaczy na pliku, taka na komputerze, druga to jest taka w sieci. I w sumie to jest zabawne, bo mieliśmy jakiś temat sobie wymyślić tej bazy danych jako projektu. No i mi przyszedł do głowy świetny pomysł, żeby zrobić po prostu bazę ciężarówek, garaży, no czyli coś takiego jak mamy w ETS-ie, czyli że są kierowcy, można ich zatrudniać, są ciężarówki. Oczywiście to jest takie no dosyć uproszczone, no i nie ma jakiejś tam niesamowitej funkcjonalności. No ale coś takiego zrobiłem i w sumie zabawne jest to, że przy wpisywaniu danych, bo tam musimy dostarczyć jakieś wstępne dane. W sumie firma ma z 50 ciężarówek różnych, tak, jako taką ciekawostkę podam, bo tak po prostu sobie wymyśliłem, że mamy 50 tam ileś ciężarówek, znaczy 40 chyba ileś ciężarówek, 50 ileś naczep, no i one są tam poprzypisywane do różnych garaży. No w każdym razie taki pomysł mi przyszedł do głowy, żeby po prostu sobie zrobić bazę danych związaną z tym, ze względu właśnie na to, że powiem wam szczerze, że korzystałem sobie z wiki,
odnośnie Eurotrucka i tam sobie sprawdzałem, jakie są kabiny ciężarówek, konkretne modele i tak dalej w Eurotrucku i to sobie po prostu przepisałem do mojego programu. Znaczy do mojej bazy danych, bo to nie jest program, to jest tylko baza danych, chociaż tam no, też można programować i będziemy musieli to, tam coś dopisać, ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie zrobiłem na bazie ETS-a bazę danych, ale przyznam wam, że zrobiłem jedynie ciężarówki te najnowsze, czyli wziąłem na przykład tylko DAFA Euro 6, Renault T, Iveco Highway, Scania S i R, ale tą nową R. Także tak uznałem, że idziemy w nowoczesność, no i, no i tyle. No i jeszcze właśnie tam no, musiałem wpisać kierowców, to wpisałem siebie i swoich kolegów i powiem wam, że sobie wpisałem Scania S770, no bo tak jedna w ogóle jest w całej firmie, no ja uznałem, że ja ją będę miał. Natomiast swoim kolegom wpisałem Iveco chyba z najsłabszym silnikiem, także tak żeby po prostu było sprawiedliwie. No, także tak. Po prostu, no, jako taką ciekawostkę wam mówię, bo po prostu jestem strasznie zajęty ostatnio. W ogóle nie mam na nic czasu kompletnie. Jeju, jakie to są niesamowitości. I dlatego też nie nagrywam, bo nawet, tak w sumie przyznam szczerze, co wieczór miałem chęć nagrać i co wieczór coś mi wyskakiwało, że tak, a to tu jeszcze muszę dopisać dane, a to tu muszę coś sprawdzić, a to z kolei ktoś mi napisze, żebym coś poprawił, bo jemu coś nie działa. No i tak mi każdy wieczór zlatywał i dopiero, no dzisiaj jest 30. Tak, jeszcze jest 30, bo generalnie jeszcze do 23.30 siedziałem teraz nad testami właśnie do tej bazy danych związanej z, w cudzysłowie, Eurotrackiem. No i tam właśnie sobie no robiłem, znaczy tam dopisywałem po prostu no, różnego rodzaju takie no, zapytania, które powodują, że tam coś mi się wyświetli, czy prawidłowo się wyświetli, sprawdzałem. No i jest ok, także chociaż tyle dobrego, z tego bardzo się cieszę. No natomiast no, po prostu codziennie teraz jest coś i to nie jest tak, że jak jest wolne, to jest wolne, dlatego też no w ogóle po prostu jak... Bywa tak, że w ogóle nawet nie pogram, a jeżeli pogram, no to tam, no nie wiem, no nie aż tak długo, albo skoro jestem zmęczony i nie mam chęci nagrywać, no ale dzisiaj już postanowiłem nagrać, bo po pierwsze mam chęć, po drugie chcę też jeszcze coś w tym roku wrzucić, a nie dopiero w 2021, także to tak sobie po prostu wymyśliłem dzisiaj te odcinki, no ale miały być one dużo wcześniej. No i tyle. Oczywiście miał być też ten live, znaczy to tak właśnie mi się skracały te plany w cudzysłowie, bo tak, najpierw miał być cały dzień, że chciałem sobie pojechać tą ciężarówką. Później tak pomyślałem, że może nie cały dzień, no ale 4,5 godziny. Później pomyślałem, że może nie 4,5 godziny, tylko na przykład 2 godziny. I taki plan to jeszcze może jest realny. I jeżeli będę miał czas i nic mi nie wyskoczy nagle, to może jutro, a w sumie dzisiaj, bo wy to będziecie oglądać dzisiaj, to może nagram jakiegoś live'a, ale to nie obiecuję, bo po prostu jeżeli się okaże, że nagle ktoś mi napisze, że coś mu nie działa, albo że coś jeszcze powinienem sprawdzić, albo coś, no to wtedy będę po prostu to robił, no i nic nic z live'a. To mam taką bardzo fajną trasę, już sobie nawet wybrałem. Ale nic nie powiem na jej temat na razie, ani jaką ciężarówką, ani nic, po prostu tak sobie wymyśliłem to i mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować, a jeżeli nie, no to tam kiedyś, no po prostu nie wiem, najwyżej w przyszłym roku dosłownie, no bo już nowy rok będzie, no jutro, tak jak wy to oglądacie, w Sylwestra, bo... No bo w sumie już zaraz będzie Sylwester za 10 minut, to jest godzina 23.20, znaczy 20.50. Także w ogóle jedziemy sobie we Włoszech na DLC, znaczy to jest DLC czy nie jest DLC? Chyba już jest, bo nie kojarzę tych tras, ale no, widoki są po prostu niesamowite, muszę przyznać. Tylko bardzo ostre są zakręty i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Szczególnie, że mam właśnie tutaj taką bardziej...
Znaczy, że właśnie mam te realne fizyksy, które powodują, że jeszcze łatwiej mi jest wywrócić pojazd w razie czego. No także muszę uważać. No tak, że tak, no chciałem więcej, w ogóle miałem dużo planów na filmy, ale o planach to powiem w drugim, myślę, odcinku bardziej, bo podjąłem też parę decyzji odnośnie tych właśnie różnych filmów, co wspominałem w ostatnim odcinku i tak dalej. No jeszcze zobaczę, natomiast po prostu teraz mam za dużo pracy. Z kolei po nowym roku no to odłożyłem jeden projekt, znaczy z kolegą odłożyliśmy jeden projekt, że zajmiemy się nim już po nowym roku, bo jest najgorszy, taki najbardziej, który nam się nie podoba i jest nieprzyjemny i najmniej wnosi do życia, że tak powiem. Dlatego go sobie zostawiliśmy na koniec. No a to, co mogliśmy, no to robimy po prostu teraz. No, także wolnego to no nie, no to nie jest wolne, szczerze mówiąc. Ostatnio dlatego też nie nagrywam, bo ja planowałem bardzo dużo filmów nagrać w to wolne, ale jako, że to jednak nie jest wolne dla mnie, no to nie nagrywam, no i trudno. Nadrobię tam wakacje albo kiedyś. Już sam teraz nie wiem, bo ciężko mi nawet powiedzieć, kiedy będę miał wolny czas w najbliższym czasie, bo to też no różnie. Zawsze coś potem wypadnie i tak albo mam inne zajęcia, ciekawsze w cudzysłowie, albo nie mam chęci z kolei na to nagrywanie, no różnie, no ale na razie to po prostu nie mam czasu. Mam chęci, a nie mam czasu. I tak będzie przez najbliższy jeszcze miesiąc ponad. Czego zawadziłem? Nie, bo jakoś tak dziwnie mi się naczepa zatrzęsła, ale no wydaje mi się, że nie puknąłem go, bo to wręcz niemożliwe jest, bo jechałem dość daleko od niego. Hamulce w ogóle mi się nie ładują tutaj, jeśli chodzi o ciśnienie. Nie chcą się naładować do maksa, zauważcie. Spalanie pewnie mam ogromne, tak, 44,8, no ale trudno się dziwić, bo w sumie mam 24 tony. Tak, silnik dobrze. Strasznie mi się podobają tutaj te widoki. Patrzcie, Carabinieri. Chyba tak, nie jestem pewny, ale tak wiem, że w PMG jest Carabinieri i zawsze mnie to śmieszy. Jejku, co oni robią? Tutaj mi tak hamują ostro. Nie chcę tu za bardzo... A, pojedziemy prosto, bo nie będę musiał się zatrzymywać na bramkach. Przyznam szczerze, że... Kurczę, zgubiłem teraz wątek kompletnie. Przez to wszystko. Aha, wiem, że nie chciałem tutaj włączyć za bardzo retardera w tym DAF-ie, bo tak jak mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku, tutaj on jest tak straszliwie głośny i to jest wręcz nieprzyjemne. Za głośno jest ustawiony zdecydowanie. No także nie uruchamiam go, jak nie muszę. W drugim filmiku, który dzisiaj będzie, no to... Już sobie zobaczycie, jak uruchamiam retarder, bo w tej drugiej ciężarówce sobie go będę już uruchamiał, bo nie jest taki głośny, a ile ona ma w ogóle retarder, bo w sumie tego nie wiem, dlatego że to jest też szybkie zlecenie i tutaj macie spoiler od razu. No jakoś tak mnie naszło teraz, żeby nie brać właśnie tych swoich ciężarówek, tylko jakieś takie różne i sobie jeździć takie trasy, co mi się podobają pod kątem trasy i pod kątem ciężarówki. O, teraz znowu będę miał problem z ruszeniem. Tego zahamuję może trochę szybciej. Co ta policja tutaj robi? Ona chce tu zjechać? Aha, nie. Po prostu coś mu się pomyliło i włączył niepotrzebny migacz. Nie chcę zatrzymywać tego pojazdu, bo... O, już teraz nawet miałem lekki problem z przyspieszeniem. I to naprawdę nie jest wina ładunku, bo przecież widzicie, że ten tutaj ładnie przyspiesza, no teraz to jest z górki, ale generalnie ładnie przyspiesza ten DAF. Natomiast na tym, jak ma ruszyć, to tak jakby po prostu sprzęgło nie działało kompletnie. I, znaczy tak tylko, żeby nie zgasł silnik, to tak utrzymuje obroty, ale w ogóle nie pozwoli, żeby wbić na wyższe. No tak nie powinno być. Jeju, to jakiś strasznie skomplikowany
Tutaj chyba muszę wjechać. Patrzcie, skuterki. Będzie mało miejsca. Będę musiał stanąć tym samochodem. Naprawdę, jakbym go... Mogłem go przytrzeć, jakbym nie uważał. Jak tu w ogóle te koła są, bo... A to może nie w tej naczepie, dobra, to mi się pomieszało. To może w tej drugiej, z drugiego odcinka mam właśnie takie jeszcze gorsze te koła. Tak, to przepraszam, to tutaj nie są takie złe, czyli jak najechałem na krawężnik tam na początku, to była moja wina, ale nie do końca, bo w sumie no miałem trochę mało miejsca przez to, że jechały te samochody naprzeciwka, no także to tak się usprawiedliwię, myślę troszkę. Mamy tutaj jakieś zakamarki, musimy wjeżdżać. Ojejku, jeszcze tutaj trzeba się zmieścić. Bardzo fajne jest to DLC Włoch, muszę przyznać. A nie jeździłem tutaj jeszcze, ale o tym więcej powiem. O kurczę, nie za blisko, nie za blisko, dobrze. No i sobie zaraz już tutaj dojedziemy. Ja zaraz nagrywam drugi film. Także też zapraszam do obejrzenia, bo ja go wrzucę tak, żeby po obejrzeniu tego, żeby od razu był ten drugi i żeby można było sobie jednym ciągiem jakby obejrzeć. O. O, i widzicie? Nie mogę kompletnie ruszyć. O, teraz się udało. No mi spadają obroty, jak tylko, patrzcie, wrzucę. O, od razu się straszliwie dusi ten silnik. Także tu jakieś zbugowanie, trzeba na nie uważać i nie montować sobie tych mocniejszych silników. Chociaż na tych zwykłych, nie tych Pazzar, właśnie co ostatnio wam pokazywałem, tylko na tych domyślnych od SCS-u nie ma tego zbugowania. Jest wszystko w porządku. Fajnie w ogóle ten DAF wygląda, jak jest taki ciemny, chociaż bardzo też mi się podoba, jak jest czerwony i jak jest biały. To tak tylko mówię. No także to taka ciekawostka z mojej strony. Dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości, czemu nie nagrywam. No nie nagrywam, bo po prostu nie mam czasu. Jakbym miał czas, to bym nagrywał, bo stęskniłem się trochę nawet za tym nagrywaniem. Ostatnio bardzo to lubię. Natomiast no nie ma czasu i tyle. Także teraz jeszcze zaraz nagrywam drugi film. A czy dzisiaj będzie ten live, co powiedziałem, że może będzie, to nie wiem. I nie wiem też, kiedy kolejne filmy. Także zobaczymy. Na razie po prostu mam bardzo dużo czasu zajętego. Ale raz na jakiś czas, jak będę miał sekundę, żeby nagrać taki film, ile tutaj? 22 minuty. No to widzicie, to jest prawie no, nic. No ale potem wrzucenie i to wszystko to jednak trochę zajmuje. Więc jak tam trochę tego czasu mam, no to wtedy po prostu nagram znowu jakiś taki filmik, krótki, długi, nie wiem, zobaczymy i wrzucę i mam nadzieję, że się wam będzie podobało. Także na dzisiaj to właśnie nie tyle, bo zaraz będziecie pewnie widzieć kolejny film, bo ja się już zaraz przełączam konto i sobie, bo już mam wzięte zlecenie i biorę kolejną ciężarówkę, inną niż tutaj. Pewnie wam się spodoba, zresztą sobie zobaczycie, także zapraszam od razu do obejrzenia drugiego filmu i ewentualnie zapraszam na live'a, a jeżeli nie, to zapraszam na odcinki w przyszłym roku, które będą, no bo już tak trzeba powiedzieć, i czy live'y, no i wtedy to już zobaczymy. No, także to tyle. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.